Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft. Poradnik. Wiem, wiem, to już trzeci odcinek z rzędu z tej serii. Niedługo też będzie odcinek z serii Minecraft na wyspie, ale akurat mam taką fazę tutaj na nasze nowe górskie miasto, że chętnie nagrywam poradnik. Mam nadzieję, że Wam też się to podoba, bo przecież tą serię uwierbiacie. Więc jestem dobrej myśli, myślę, że też Wam się to podoba. I słuchajcie, dzisiaj. Będzie kilka rzeczy, znaczy w sumie jedna tam podziemna, sobie, bo powiemy sobie przede wszystkim, jak dobrze farmić ametyst, jak dobrze wydobywać ametyst, bo nie będzie to automatyczna farma, ale co zrobić, żeby jak najwięcej tego ametystu wydobywać, bo spotkała nas tu po prostu super niespodzianka. A poza tym też kawałek Wam pokażę, jak zaczynam budować tą naszą podziemną, wielką kopalnię, wielki szyb, co tutaj będziemy sobie robić, jakie są plany i może nawet kawałek. Wałek sobie pobudujemy. A więc do rzeczy, zobaczcie, jesteśmy już wykopani na sam dół. Wodę już tutaj wylałem. Jak widzicie, to jest dziesiąta kratka. Jak wskoczę sobie tutaj, to jesteśmy na Y11, czyli na wysokości diamentów póki co, bo niedługo się to zmieni w nowej wersji. I tutaj zacząłem już budować na dole. Jak widzicie, wodę zbudowałem, żeby można było spokojnie tutaj sobie zeskoczyć, i zacząłem budować. To, co jest dookoła. Jak widzicie, tutaj miedź się nam nie utleniła, a tu już jest utleniona miedź, więc przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak wygląda utleniona miedź, bo chyba trzy odcinki temu o miedzi rozmawialiśmy, ale nie zdążyliśmy zobaczyć, jak ona utleniona wygląda. No i tak. Tak, tutaj chcę sobie to budować: właśnie z łupków, z miedzi, z białego betonu, takie tutaj dolne piętro, plus takie małe korytarze tutaj na zewnątrz. Jedno lub dwa przęsła w tym stylu, tak jak mamy nasz tutaj tą centralną część, a później już tu na przykład będzie część kopalna. Tutaj na, przy, na przykład będzie część ametystowa, bo tak jak widzicie tam o w tle trafiła nam się tutaj dosłownie niesamowita rzecz. Geoda ametystowa tuż przy naszej kopalni, więc mega sprawa. Tutaj sobie zrobimy jeszcze wyjście też pewnie do kopalni w drugą stronę. A tutaj mamy kanion, i ten kanion może sobie kawałek trochę ozdobimy, może sobie coś tu fajnego zrobimy, nie wiem. Cztery wyjścia, w każdym razie będą, cztery takie tunele na wszystkie strony świata. Ale dzisiaj zaczynamy od geody ametystowej i będziemy sobie rozmawiać o tym, jak to dobrze, efektywnie wydobyć. Czekajcie, jeszcze sobie tylko łóżeczko tutaj postawimy. Ok, żeby ono. Było tu w pobliżu, i punkt odradzania sobie ustawimy. Tu, jak widzicie, mamy bloki, bloki budowlane do tego, co nam tutaj potrzeba, i możemy sobie popracować niebawem. Mamy środek dnia, więc nie jest źle. Możemy sobie iść do geody ametystowej, i tak jak widzicie. Tutaj postawiłem rusztowania, żebyśmy mogli tam spokojnie wejść, ale zanim jeszcze, czekajcie, wejdziemy tam do geody. To tu jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, co nam się trafiło dwie wspaniałe rzeczy przy naszej kopalni. Także nie dość, że to będzie kopalnia, no to jeszcze będziemy mieli tutaj bazę wypadową, podziemną bazę wypadową, nazwijmy to sobie wprost. Tutaj wystarczy, że przejdziemy kawałek, jeszcze nic tutaj nie wydobywałem, i proszę, mamy, mamy kopalnię, mamy dalszą część kanionu. I mamy kopalnię, więc tą kopalnię sobie na pewno pozwiedzamy. To będzie na pewno sporo skarbów i coś sobie znajdziemy, ale to nie dzisiaj. Zresztą już odcinek o kopalni był, więc myślę, że może tym razem zrobimy sobie to na live. Aczkolwiek być może zrobimy to też w odcinku, no bo teraz w kopalni trochę się pozmieniało. Można tam znaleźć świecące jagody, można znaleźć nowe skarby związane z aktualizacją 1.17, więc może trzeba będzie. Zrobić kolejny odcinek z kopalnią. Dajcie znać, jak myślicie, czy to dobry pomysł, żeby zrobić kolejny odcinek z kopalnią, bo troszeczkę się pozmieniało. Ok, no i zobaczcie, mamy coś pięknego. Mamy coś pięknego, czyli geodę ametystową, aż zrobię tutaj screena od razu, bo być może nam się przyda nawet. Do, do miniaturki po prostu tego filmu, nie? I zrobiłem. Zrzut guzikiem F2. Jeśli ktoś jest na komputerze i używa Java Edition to F2. I teraz o geodzie ametystowej już gadaliśmy, nie będę tutaj się powtarzał, co z tymi blokami, co z tymi mm, co z tymi odłamkami tutaj ametystu, ważne, że można je wydobywać. Ja wydobyłem za pomocą e, jedwabnego dotyku, więc nam nie wypadł, ale weźmiemy sobie już kilof z fortunką, ze szczęściem. Trzy, ze szczęściem. Trzy, ten jeden sobie nawet tam zostawimy, niech będzie taki duży do zrobienia. I teraz tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czyli jak je wydobywać. Te bloki, te bloki możemy niszczyć. Ten, jak zniszczymy, to już ginie bezpowrotnie, i nie będziemy mogli tych, tych odłamków, tego ametystu niestety wydobywać. To już jest dorosły, duży, że tak powiem, ametyst, więc wypada. Ją z niego odłamki 4, 8, 12, 16, w zależności od tego, jak nam szczęście dopisze, no bo ze szczęściem 3 może nawet 16 wypaść i tak możemy to sobie farmić. Tak? Teraz wypadło z 2, 8, a teraz nam wypadło, e, zobaczcie, 16 z 2, także sporo. Na początek sobie te wszystkie tutaj, które są już duże, wydobędziemy żeby one sobie w międzyczasie, jak tu będziemy działać, po prostu rosły. Oj, nie trafiłem, ale to nieważne, ok. Po sobie wydobędziemy i porozmawiamy, jak to zrobić, żeby je efektywnie wydobywać. Efektywnie wydobywać. Można zrobić oczywiście farmę automatyczną. Oj, znowu nie trafiłem. i to podwójnie. Dobra, dobra, ale ok, tutaj będziemy musieli to wydobyć, tak czy siak. Można je wydobywać automatycznie, ale te farmy są naprawdę brzydkie, i też jeśli będziemy wydobywać ametysty za pomocą, za pomocą tłoków, za pomocą automatycznej farmy, no to niestety będziemy wydobywać tylko po dwie sztuki. Jeśli zniszczymy taki ametyst, bo możemy zniszczyć sobie nawet ręką czekajcie, zobaczymy. Raz, dwa, trzy staki i osiem sztuk zobaczcie, ile tego jest ale jeśli wydobędziemy go ręką, bo możemy to zrobić, tam było i 8 sztuk, prawda? 3 sztaki, staki i 8 sztuk. To wypadnie nam tylko dwa. Dwa odłamki ametystu. Więc ta farma automatyczna niby by była automatyczna i niby by była fajna, ale jednak byłoby tego bardzo, bardzo mało. No bo wypada za każdym razem tylko po, po dwa ametysty. Po dwa odłamki. Może tak to nazwijmy po imieniu. Dobra. Ej. Jak widzicie, nie jest to zbyt proste, bo trzeba się trochę naskakać, powyginać, pogimnastykować. Ok, i tam jeszcze jeden nam został dosłownie. Dosięgniemy go. Nie, nie dosięgniemy. Dobra, to damy sobie spokój. Zobaczymy, ile uzbieraliśmy teraz. Ile uzbieraliśmy teraz. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. 4,5 staka. 4,5 staka. Tu jeszcze coś leży. O, zobaczcie. Tu na pewno sobie zrobimy jakąś małą komnatę, która nam która nam tutaj. E, no, umieścimy sobie tutaj jakiś crafting, piecyk. Zrobimy sobie właśnie piecyk. To sobie trochę bruku też zbierzemy, żeby mieć taką małą tutaj bazę, mały zakontekst, skrzynię, gdzie będziemy mogli sobie coś tutaj trzymać, że tak powiem. Ok, i przy okazji zrobimy sobie od razu. Skrzynię, bo będziemy mogli sobie chować tutaj ametyst. A jeszcze jedno, bo potrzebujemy stół rzemieślniczy. Ok, stół rzemieślniczy zrobiony. Postawimy sobie na razie tymczasowo tutaj. Skrzynka zrobiona. Stawiamy, i zostawiamy sobie to, co udało nam się tutaj. Wydobyć. Jak widzicie sporo, ale to, żeby zapamiętać, raz, dwa, trzy, cztery staki, cztery i pół, nawet więcej. O, zobaczcie, tam już rośnie, bardzo szybko to rośnie. Ale teraz, jak to zrobić, żeby to jeszcze jeszcze efektywniej wydobywać? No bo mamy faktycznie w moment cztery staki z, z hakiem, ale można tego zdobyć jeszcze więcej. Słuchajcie, trzeba po prostu niestety trochę geodę zniszczyć. Niestety trzeba ją trochę zniszczyć, ale nie wiem czy niestety, no bo dzięki temu będziemy mieli dużo ametystu i dużo tych bloków fajnych, bo przypominam, że z czterech odłamków robi się, robi się blok ametystu w ten sposób. Cztery odłamki i mamy blok ametystu fajny, który może nam posłużyć do budowania różnych fajnych rzeczy. I tak jak wiecie, chodząc po nim, on dźwięczy, wydaje odgłosy. Czy jak go klikamy, to też. Hałasuje. Nie? Także jest tutaj fajna rzecz. I teraz jak go wydobyć? Prosta rzecz. Ten blok, który tutaj wydobywamy, on nie tylko z jednej strony ma tutaj e, to gniazdo, które, które daje nam ametysty, ale on ma z każdej strony. Więc najlepiej wszystkie te bloki w ten sposób odsłonić. Czyli wydobędziemy sobie tutaj troszeczkę tego, i teraz on jest prawie z wszystkich stron, poza tą tylną. Odsłonięty i będzie dawał ametyst. Nie będziemy aż tak do przesady każdej strony odkrywać, ale o, zobaczcie, tu był na przykład ukryty blok, tu był ukryty blok, i gdybyśmy nie wydobywali tego, co jest dookoła, to nawet byśmy nie wiedzieli, że tam jest. A tak możemy to zrobić, i tu mamy dodatkowe miejsca. O, i tutaj też, zobaczcie, gdzie będzie nam rósł odłamki ametystu, gdzie będzie nam rósł ametyst. Więc trzeba tutaj trochę poodkrywać, tak, żeby te bloki były. Z każdej strony odsłonięte, i wtedy będzie ametyst rus z wielu, z wielu stron. Więc tutaj po prostu pokopiemy sobie, poodsłaniamy to wszystko, żeby ametysty mogły rosnąć i z przodu, i z tyłu, i po boku. I trzeba uważać, bo bikon nam się uaktualnił, że tak powiem, doszliśmy w zasięg bikona, więc trzeba uważać, żeby za szybko tego wszystkiego tutaj nie rozwalić. Ok. Tutaj też sobie zrobimy, tu sobie odsłonimy ten kryształ też. O, i zobaczcie, znaleźliśmy kolejny, jak widzicie, czyli tam też będzie można odsłonić, i kolejny. Zobaczcie, jeśli te ametysty rosną w takim tempie, jak tutaj nam zdążą, już zobaczcie, kolejne rosnąć, to odsłaniając kilka tych pól i z wszystkich stron, że tak powiem, żeby one mogły rosnąć, no to to będzie naprawdę, naprawdę efektywna farma, więc musimy sobie to odsłonić, słuchajcie, musimy sobie to odsłonić. Nawet nie wygląda to tragicznie, zobaczcie, że wcale nie wygląda to jakoś tragicznie, także ja teraz sobie troszkę pokopię i postaram się odsłonić tego jak najwięcej. A i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, korzystam oczywiście tutaj z rusztowań, żeby to odkopać, żeby było łatwiej i nie wiem czemu nie wychodziło mi to w poprzednim odcinku, gdzie pokazywałem jak z rusztowań korzystać, ale wystarczy, że prawym przyciskiem myszy kliknie się na samą krawędź tutaj takiego rusztowania i wtedy też możemy budować właśnie w bok te do rusztowania, także zeskoczę, żeby tylko Wam to pokazać, i wtedy one idą w bok. Nie trzeba wcale schodzić na ziemię, robić tego z shiftem. Można oczywiście, tak jak pokazałem, ale można, można też robić to będąc na, będąc na e, rusztowaniu. No, to tyle, a ja się biorę dalej do kopania. No, i słuchajcie, chyba wszystko w miarę odsłoniłem. Tak, bez przesady też tam z tyłu na przykład nie odsłaniałem, tak żeby to jeszcze w miarę, w miarę jakoś wyglądało, ale postarałem się tak, żeby jak najwięcej tych bloków odkryć. I jest tego sporo. Zobaczcie, ile tu ich jest w ogóle, nie? Cała masa, cała masa. Co prawda, wydobywanie tego nie będzie jakąś prostą rzeczą, bo trzeba się trochę naskakać, ale nie wiem, czy nie zostawię po prostu tutaj nam staka taka e, rusztowań i czy nie będziemy korzystać z rusztowań, czyli po prostu pach pach stawiamy sobie rusztowanie, wchodzimy do góry, bierzemy kilof i zdobywamy odłamki. No nie odłamki akurat, bo mam kilof z z jedwabnym dotykiem zamiast z fortuną, ale odsłonięte i teraz w ten sposób no będzie tego tutaj naprawdę naprawdę DUŻO, może jeszcze tam trochę pokopię, odszukam, czy nie ma jakichś ukrytych tych, takich kiełkujących, że tak to nazwę bloków Ametystu, ale to spokojnie nie spieszy się. Mamy tutaj niezłą farmę Ametystu i co ciekawe, będziemy sobie budować tam całą tą naszą kopalnię, nasz szyb. O, dzień dobry, panie endermanie to będzie tutaj sobie w tym czasie rosło. Żeby było się łatwiej dostać, nam tutaj do środka możemy sobie zrobić schody normalnie. Jak widzicie, też położyłem tutaj troszkę latarni latarni, żeby już te pochodnie brzydkie nam, nam stąd odeszły, żeby to wyglądało troszeczkę ładniej. Tu sobie jeszcze taką postawimy. OK i będziemy sobie tutaj przychodzić farmić. Tak jak powiedziałem, tutaj też będzie mały kącik. Więc przygotujemy to sobie być może w takim samym stylu, jak tam będziemy sobie robić, jeszcze nie wiem, ale póki co zrobimy sobie tutaj tylko najważniejsze rzeczy tylko najważniejsze rzeczy czyli na pewno jakiś piecyk nam się tutaj przyda. Crafting mamy skrzynię sobie też zrobimy. Tylko słuchajcie, zrobimy sobie tych skrzyń nawet więcej. Okay, tak, żeby to było co tutaj chować, też sobie zrobimy jakiś mały ala magazyn, że tak powiem. Piecyk dokładamy. Piecyk obok craftingu standardowo. Dobra, jakieś łóżko przydałoby się tutaj w sumie też, ale to zobaczymy jeszcze. Ok, na razie ma być po prostu w ten sposób, żebyśmy mieli jakiś zakątek, mieli jakiś zakątek. Dobra, węgiel tu sobie zostawimy, aż tak dużo nam nie będzie potrzeba, ale trochę się przyda, crafting jest, skrzynia, no właśnie, zobaczmy. Eee, tutaj jeszcze zobaczcie, oczystając gemody, geodę ametystową, zobaczcie ile z tych jeszcze staków bloku ametystu się udało zdobyć, także jest tego naprawdę dużo. Tu mamy jeszcze te bloki, teraz już bazalt możemy zdobyć sobie poza neterem, także tutaj. Tu mamy te bloki inne i na razie możemy sobie tutaj tak to zostawić. Mamy mały punkt. Zrobimy sobie jakieś wejście. Zrobimy sobie tutaj pewnie... Coś ładnego, ale na dziś myślę, że to wystarczy. W sensie nie na dziś, jeśli chodzi o odcinek, tylko na dziś, jeśli chodzi o tą geodę ametystową. Pokazałem wam sposób, jak ją oczyścić, żeby zwielokrotnić wydobycie odłamków ametystu. Jeśli Wam się to podoba, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i oczywiście komentujcie. Bo wtedy będzie coraz więcej ciekawych treści specjalnie dla Was. Nie jest to mój pomysł, jak gdyby na tą farmę. Widziałem to u Atlas'a na angielskiej wersji, więc to też trzeba dopowiedzieć, że nie ja tutaj odkryłem Amerykę, tylko inspirowałem się angielskim YouTuberem. I skorzystałem z tego pomysłu. Postanowiłem, że pokażę go Wam. Także dzięki temu będziemy mieli dużo ametystów. Pójdziemy sobie pobudować troszkę chwilę tam, o tutaj do nas, i zobaczymy. Czy jeszcze jakieś ametysty nam urosną w związku z tym. I teraz co my tu potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno te schodki, więc zrobimy ich sobie trochę więcej. Łupek nam taki zwykły, niepotrzebny, to nam potrzebne, to nam potrzebne. Jeszcze zastanawiam się, czy nie dodać gdzieś łańcuchów i żelaznych krat. Zobaczymy, ale na pewno tak. To nam troszkę potrzebne. W ogóle ta mieć, to jest naprawdę tak horrendalnie droga. Tyle trzeba jej znaleźć, żeby to miało ręce i nogi, że się w głowie nie mieści. Eee, dobra, słuchajcie, i tak jak widzicie, tutaj mieć sobie stawiamy tak i tak, i tutaj schodki tak i tak. Chcemy sobie dodać też tutaj oświetlenie na dole, żeby nic nas nie atakowało, także dostawiamy sobie latarnię, i będzie to wyglądało właśnie. W ten sposób. Przyznacie, że wygląda, wygląda spoko, nie? Wygląda naprawdę spoko. Kurczę, tą skrzynię będziemy musieli przesunąć, żeby dalej budować. Ale tutaj teraz, zobaczcie, tu mamy trzy i słupy stoją pomiędzy nimi. Czyli to nam potrzebne, to nam potrzebne, to na pewno, to też się przyda. OK. Słupy wyglądają tak. Słupy wyglądają tak. Czyli stawiamy cegły na dole. Rzeźbione tutaj troszeczkę wyżej, trzeba będzie to wydobyć, bo nam przeszkadza. I sobie tu zaraz zbudujemy wszystko, co trzeba. I u góry znowu, znowu cegły, nie? W ten sposób, czyli rzeźbiony. Cegły bardzo, bardzo, bardzo prosty patent. Nic tutaj trudnego. OK, i jak widzicie, tu mamy jeszcze nie te nawet. A mamy oto łupkowaty, łupkowa kafelkowa płytka, o właśnie w ten sposób. I tutaj ją sobie dodajemy w ten sposób. O, słyszę szlam, słyszę szlam. Właśnie znalazłem slajma tam w geodzie ametystowej, no ale mówię nie poświęcę, oj nie to dodałem, słuchajcie. Nie poświęcę geody ametyst, ametystowej, żeby gdzieś tam budować farmę slajmów aczkolwiek jeszcze jej nie robiliśmy i pewnie pewnie by się przydało gdzie on chodzi nie widzę go, dobra, nieważne pewnie by się przydało to zrobić dokończymy sobie, żeby wam po prostu pokazać jak to wyglądało krok po kroku tutaj budowanie tego, ok i to sobie też usuniemy, usuniemy i widzimy, że musimy postawić jeszcze takie słupy, w ten sposób o tam lawa ścieka, będzie trzeba uważać będzie trzeba uważać. I tu mamy jeszcze to. I tu mamy to. Czekajcie, co tu się stało? Czemu mi się miejsce skończyło? Bruk na razie sobie wyrzucimy. Albo nie bruk, tylko to. Ok. W ten sposób. I tu będzie stała. Mieć, tu będzie stała mieć, tak żeby dodać trochę trójwymiarowości i z tyłu. Z tyłu słuchajcie, tu sobie postawimy cegłę. O. ten sposób, nie. Ten sposób tak wygląda to identycznie. Wygląda tylko tutaj nam mieć już się utleniła. No i do tego e, z drugiej strony robimy to samo. I dochodzą nam oczywiście jeszcze słupy. Jeszcze nam dochodzą słupy. Czekajcie, zrobimy sobie tak. Tak. Mieć stawiamy na. No i mieć, mieć, mieć. Zły blok postawiłem. Mieć na dole. Mieć u góry. No i tutaj jak widzicie, tam po drugiej stronie. Są takie słupy, czyli to sobie usuwamy, to sobie usuwamy. Tutaj dajemy standardowo te kafelki. I słupy zrobiliśmy z wypolorowanego łupka, tak? Aha, ale nie całe, no właśnie, bo przecież tutaj mamy jeszcze biały element. Tak, żeby nie było strasznie ciemno, strasznie mocno. Aczkolwiek to też przypuszczam, żeby było całkiem, całkiem niezłe. I tu stawiamy sobie po prostu. Dwie latarnie, ale stawiamy je tutaj na ziemi. Nie chcemy ich wiszących, bo jak kliknąłem na górny blok, to są, to są wiszące. OK, no i w ten sposób, w ten sposób właśnie to będzie wyglądało, a tam dalej będziemy budować sobie tego typu tunel, czyli bierzemy sobie, bierzemy sobie schodki. A, albo nie bierzemy schodki, ale zaraz zrobimy. To jest ten wypolerowane schodki, jak widzicie, wypolerowane schodki, nie? 3, 3, czyli potrzebujemy 12 takich schodków wypolerowanych. A, I czekajcie, odłożymy sobie, co nam tutaj nie potrzeba. Póki co, przynajmniej nam tego nie potrzeba. Już sobie robimy wypolerowane schodki. Potrzebujemy ich 12. 12 i mieć rzeźbioną potrzebujemy jeszcze jedną, na pewno mamy jej więcej. Ok. I teraz tak, o, idzie nocka, dobra, to szybka kimka, szybka kimka. I tylko pokażę Wam już króciutko, jak zrobić ten taki tunelik. Malutki. I będziemy kończyć. Słuchajcie, ale jak już ruszyliśmy ten temat, to można to zrobić oczywiście. Tutaj do góry nogami. Robimy w ten sposób, tutaj była miedź. Tu był biały beton. I tu taki sam słup jak robiliśmy sobie wewnątrz, wewnątrz naszego okręgu. Ok, czyli w ten sposób. Tutaj mamy trzy. Tu będzie słup. I tu będzie słup. Uciekaj mi stąd. Tu będzie słup. Rzeźbiony. Biały beton. Miedź. Później to sobie pewnie tam gdzieś z tyłu też uzupełnimy. Ale póki co. Wygląda to tak. Ok, i zobaczymy sobie tylko jeszcze sufitu. Jeszcze jak widać, nie robiłem, ale zobaczymy sobie. Tu na dole jest łupek i białe brzegi. Ok, sufit sobie jakoś tutaj zrobimy, ale tak jak widzicie, mamy tu płytkę. I tu też zrobiłem takie schodki. Zobaczcie, żeby z wody móc wyjść bez skakania. To zrobiliśmy sobie schodki z tych oto. Płytek. Z tych płytek, żeby się trochę odróżniały. A, tu już są zrobione. Dobra. Są zrobione. Więc teraz pozbywamy się jeszcze o tej warstwy. Tej warstwy i tutaj jeszcze jednej niżej. Potrzebujemy zwykłego łupkowany bruk. Czy tam jest łupek? Łupek tam był. Łupek. Ok. I teraz zobaczcie. Łupek na środku. Ups. Ten nam niepotrzebny oczywiście. Łupek na środku. Po boku. Biały cement, tak żeby było trochę jaśniej. Szkło czarne na środku. Trzy i tutaj jeszcze te trzy bloki. Robimy sobie nasz wypolerowany, wypolerowany łupek. Ile to potrwa oczywiście, bo obsydian jest bardzo, bardzo twardy, ale w ten sposób możemy sobie to zrobić. Gra gitara. Tak jest, gra. No i sufit sobie jeszcze zrobimy, oczywiście później, ale to będzie na pewno odcinek cały o budowaniu. O budowaniu, e, że tak powiem, tutaj tej naszej kopalni, także to sobie zrobimy, o nawet udało się zanurkować kiedy indziej. I tutaj jest tak samo, tak jest z tymi ciemnymi płytkami, więc tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Kolumny, boki, przy wyjściu, wyjście, krótki tunel, i tam dalej już będzie to żyło swoim życiem, ale wyjście na boki. Jest jakie jest. Jeszcze tylko pójdziemy na zakończenie odcinka, zobaczyć, czy coś w takiej odległości nam tutaj fajnie. Ten ametyst dał, w sensie, czy zdążyło to wszystko nieźle urosnąć. Bierzemy sobie tak, OK. Dobra, lecimy szybko do naszej gody ametystowej i zobaczymy, jak tam sytuacja. Jeszcze po drodze mamy niespodziankę w postaci pająka, ale szybko niespodzianka się zawinęła. Dobra, dobra, patrzymy, jak to jest. Jak widać urosło sporo, ale wszystko jeszcze jest malutkie. Wszystko jeszcze jest malutkie, czyli nic do wydobycia. No ale cóż, nieważne. Ważne, że. Ważne, że to wszystko działa i będziemy sobie budować, to nam będzie ładnie, ładnie rosło. Okej, okay, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Żegnam się, stojąc w wodzie Popas. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w komentarzach i w kolejnych odcinkach. Papa pa, na razie. A tu jeszcze, zobaczcie, oczywiście mamy szmaragdy. Jesteśmy w górach, także będzie ich trochę.